Nie ma, gramy sobie w Custom Questa. I przechodzimy tutaj, gdzie nie byliśmy wcześniej. O, co za ziomek. No i Questo! O kurdeczka! Trick or treat 12 stopni. W sklepach mam się pytać, cukierek albo psikus. Kosmos. Po sklepach chodzić i kurczę, straszyć ich życiem. Czemu w tej grze zapisy są albo co 5 minut? Albo co 20 godzin. O kurczę, z bankomatu ukradłem cukierki. I wszystko mogę uderzać przy okazji. I ja teraz. Kurczę, tu światło się pali, więc chyba wywalone mieć tego żołnierza i wziąć sobie tego szybko biegającego, to będzie łatwiejsze. Przepraszam, czy ja mam dla ciebie? Pewnie nie mam tej karty dla ciebie, co? Muszę mieć dodatkowo, a ja nie mam jeszcze. Na górę mogę wejść? O kurczę, gdzieś wlazłem. Nie kręć się, kurczę, no jak będę w pracy normalnie. Po schodach na kółkach zjechał, co za chob. Tu mogę tricky zrobić. Oj, zrobiłem i zamknęli sklep przy okazji. Nie ma więcej cukierków, żegnamy. Patrzcie, dzieciaki też muszę szukać tutaj. Ile ich jest? Hide and seek. Dobra, show me. Sześć dzieciaków tutaj jest. O, ale skrzynka ukryta. Macie wszystkie security tutaj znajduję. Ja sobie mogę do randomowych sklepów wchodzić? Co jest? A, to sprzedajesz ten, przepraszam. Ja chcę sobie skrzynkę otworzyć. On sprzedaje te rzeczy, które ja tu mogę mieć. Te ulepszenia na postać. I one są fajne, i sobie chyba kupię wszystkie. Nie stać mnie, będzie coś czuję. 4, 8 plus 700 to jest 1500. Nie stać mnie za ciul. Za ciul. Dobra, to weźmy sobie te, które się na razie mi najbardziej przydadzą później. Grantly Increased Attack Power. Okej, to jest Attack Power, więc możemy sobie kupić. Small HP Recovery per Turn. Więcej życia mi się leczy, jak się ma mało. Critical Strike Damage, też fajne. Slime Effect. Attack do Splash Damage to Nerby Enemies. A Stun to a single enemy for 2 turns. Ej, to też jest fajne, że nie mogą się ruszać jak ten. A tu mamy Poison. Poison też jest dobry. Ej, weźmy sobie Poison, będziemy otruwać i będziemy ich tam pierdzielać. Ewentualnie jeszcze stuna sobie dokupię, jak będzie ciekawe. I mam jeszcze 600, więc te dwie ostatnie sobie kupię. I brakuje mi 350. Ile tego jest tutaj teraz? I teraz pytanie, które to jest to, co fajne, co chciałem? To jest na niego. Bo tu mamy co? Increased Attack Power. A tu mamy Grantly Increased Attack Power. No, to chcemy to chyba. O, i mamy ulepszenie teraz. Dzięki, laska. Pogadamy kiedyś. O, tu dzieciak stoi. A, on się chowa. Nie, nie się schowałeś. Drugi sklep, otwieramy. Tricky or treats. Oj, to Combat Jack. Oczywiście, standardowo. Sypną mi cuksami jakimiś. Ile dostaję z tego? Mało. Ej, tu dostaję mniej niż w domu. Bez sensu. O, z tą pogadam. Ty nie chcę ze mną gadać. Ej, znowu mamy zbieranie jabłek, co jest fajne, ale jednak cały czas takie powtarzalne, moim zdaniem. Ja dostałem cuksy i powtórzę to oczywiście tyle razy, ile on będzie chciał z nami pograć, czyli prawdopodobnie 3 razy. Mam 2 chlebki, no kurczę. Ale wydaje mi się, że żaden chłop nie chciał chyba chlebka, chciał co innego, ten u góry, nie? No tam mówił, że się ma, potrzebuje jakieś tam karty. O, ten właśnie. On nie wygląda jak to, co miałem zdobyć. Nie mam batonów dwóch, mam jeden baton. Ale czasami oni mają po prostu obrazek, a co innego potrzebują w życiu. O, znowu Combat Jack, jeden kupa imprzaków jest. Znowu cuksy mi dał. Pewnie około 50 dostanę. O, idealnie policzone. Ile jeszcze mam tych domów do ogarnięcia? Trick or treat! O, goblin! O, jaki brzydki. Tamte były ładniejsze. Tamte były żabami, a to są jakieś gobliny. Dobra, i znowu wracamy do akcji robot i ta statua wolności. To jest piękne połączenie. On bije mocno, ona leczy. Świetne. I mam trucizny na nim. Na niej. I mam podobno większy damage na nim. A właśnie, nie sprawdziłem sobie tego, ile damage mam ostatecznie. 83. O, nie mogę otruć. Chyba, że ona otruwa podczas ataku. Tak, otruwa podczas ataku, ale pokczą. Ja myślałem, że muszę zużyć atak, żeby ona otruła. Myślałem, że on z głowy zdjął tę bombę. 88. Czy on się otruje? On powinien się otruć, prawda? Tego jeszcze otrujemy. O, zginął, tak. No, ale trucie 14 zadaje. Bardzo potężne. I cyk, damage z kosmosu. Nie, to akurat są rakiety. O, jeszcze nie dość, że jest otruty, to jeszcze się pali. Smutne. Najgorszej na świecie. Spłonął przy okazji trując się. 1200 expa, 75 cuksów. Bardzo dużo. Właśnie, bo chciałem zobaczyć, ile mam ostatecznie damage'a z tym. Mam z tym plus 21, a jakbym założył to, to mam ile na nim? Damage'a tego? Plus 8. No to jest duża różnica, to jest bardzo duża różnica. 21 na 8. A tutaj mam otrucie, to tylko tyle. Bo nie mam chyba lepszego leczenia, prawda? Leczenie było to. Nie, to jest kontratak, gdzie było leczenie? O, Increased HP, to jest ta, trumienka, ten, nagrobek. O, tu chłopcy chodzi. Sia, hej, big guy. Dawajcie, idziemy iść tam trzaskać na klaty. Mam więcej damage'a, mam więcej życia, jeszcze trucie i... A, idź pan w ciul. Najpierw medyk. Niestety musi spłynąć. A, bo ja zaatakowałem, no tak. Już wiem, dlaczego damage obrywałem, bo atakuje pierwszy. Jakby oni atakowali, to nic by się nie stało. O, i kolega umiera. Szybko poszło. Najgorsze, że to też nie są przeciwnicy, znaczy ten, wojownicy, tylko magowie jacyś. Magowie są. A, psrani. Jeszcze sobie damage zbustowali obydwoje. Ej, idź pan. Ciul. Cyk. No ale ty i tak już giniesz. No i żegnamy. Został jeden, który mocniej bije. 53 aż, wow. Mam bardzo mało życia na tej postaci ogółem. Na obu postaciach mam mało życia. Oni mają po 200, mam zaledwie 116. I cyk, żegnamy pana. Szybka walka, tam jeszcze jeden był na dole. Slucz dostałem. Jakiś tam ropa czy coś. A ja cię widzę tutaj, kolego. Się chowasz za tym wózkiem. 3 na 6 dzieciaków. Tej baby chyba nie muszę bić, prawda? Znaczy, ona nie jest, nie chce ze mną walczyć. Jak mi się wydaje. Ona sobie po prostu sprzedaje cukierki jakieś. Fajnie wiedzieć. Ej, tu mam chyba wszystko ogarnięte z tej strony. Jeszcze wiem, że tam do sklepu mogę wejść. Bo tutaj na razie oni coś ode mnie chcą. Albo coś muszę wykonać. A tutaj do sklepu mogę wlecieć po prostu. Sia, o, nie mogę z nim pogadać, a ona tam. Skrzynia jaka ukryta za nim była. Widziałem, bo się świeciła. Niestety miał pecha, kolega. Ej, dobra, bo nie mogę z nim gadać. Co on gada? Wow, I wasn't expecting so my business. Aha, dobrze, rozumiem. Czy on nigdy nie sądził, że jego biznes aż tak będzie dobry? No, ja wątpię. Mogę im uderzyć w automat i dostać tego. Automaty im popsuje wszystkie. A to w ogóle goblin się stoi randomowo. A to są ci! A oni nie chcą się ze mną bić już. Bo ja przecież ja z nimi byłem już, ten, walczyłem. A jednak chcą. Uderzyłem chłopa, nie chciał się bić. Stanąłem, pogadałem z nim i chciał się bić już od razu. O, jest ten jakiś nabity kocur. A, bo ja z nim walczyłem, no tak. No tak, dobra, zabijmy tego. Czemu ten mniejszy ma więcej życia? Nie, mam mniej o 5. A wygląda jakby miał więcej. Mogę najpierw dużego otruć. O, szarżujesz? Nie zdążyłem. Bo to był shift, nie spacja. Chciałem kliknąć spację. Dobra, to musisz wyleczyć nas czym prędzej. Jak ona nas nie wyleczy, to będzie smutne. Ale 50 damage'a się zadałem, o kurde. Dobra, i ultra damage'a pewnie chyba zginąć od razu. Za 200 uderzy? Za 93 to ja zwykłym atakiem tyle bije. Ale gównianie troszeczkę, no. Minus 25, minus 15. Poszło i żegnamy pana. Wyle jak trafię i będzie dobrze. No wiem, jeden damage'a musiałem mu zadać. Szansa, że tego jednego damage'a nie zrobię, to dziwne by było. Drugi raz ich pokonałem. Automat ukradli. Co za ludzie w ogóle. Dobra, i dostałem.
Dostałem scarf, czyli taśmę jakąś czy coś w tym stylu. Ja mogę w te automaty bić. Nie wiem po co, przecież to jest kurczę tych automatów pełno. Każdego automatu mogę zabrać jednego cukierka. Pełno automatów leżących. O, tu też są, o kurczę. Dobra, i tu mnie gdzie wyrzuci? Gdzieś tajny pokój. A jestem w tym, o kurczę. I tutaj potrzebuję ciemności? Nie. Jestem w innym miejscu. O, siema. Co mam cię słychać, laska? Czy ty dołączyła do nas? O kurde. Dobra, to zrobimy tak, że ona będzie. Ja pierdolę, Lucy. Lucy, ty potężny wojowniku. Ty będziesz... Nie, on będzie tankiem. On będzie tankować nas. I on dostanie to. Ty dostaniesz truciznę i będziesz statuą wolności. No, tak zrobimy, bo to jest... Wtedy będzie wojownictwość. Wojownictwość jest przydatna chyba. No tak zrobimy tak. Tą babkę ubierz w to. O, i oni się powinni zamienić z tymi kostiumami. Lucy, kurde, mam 3 wojowników teraz, na bogato. O, znowu chłop z megafonem. Czy ja chcę znowu się z nimi bić? Ja miałem tam wyjście. Dobra, bijemy się z nimi. Oni chcą się ze mną bić. A ja mam 3 teraz, ty co, Lamusie, 2 tylko was stoi. Oj, kurde, rycerz, statua wolności i oczywiście Optimus Prime. Maga, ubijmy najpierw. Co, prawie setkę, dobra, a ty pod pił. Oj, nie żyje, przykro mi. Ty możesz otruć małego. Co za różnica, jak otrujesz. 174 życia on ma. O, ja pierdolę. I atakujesz oczywiście nie tą osobę, co trzeba, świetnie. O, tego możesz bić, tam wywalone w niego. No on się jeszcze nie otruje, on ma za mało życia. Teraz zginie sobie, no spokojnie, mogę tego otruć. Ale ta trucizna dużo daje tak naprawdę, kurczę. Jak się nie zdaje sprawy nawet. Bojon. Bojon, ty ile razy ze mną walczyłeś? Ile razy przegrałeś? Trzeci raz ze mną walczyłeś, trzeci raz przegrasz. Nie wiem, co ty masz w głowie, stary. Dobra, ty masz gówniane ultimatum. Ten starczy tylko nakładasz, to jest. Syf totalny. Lucy najbardziej oberwała podczas całej walki. Dostaliśmy słodkie stopy. Aż bym zjadł takiego cukierasa. Ja chyba tutaj powinienem później przyjść, tak mi się wydaje. O, tu nie mogę przejść, tylko będę mógł tą ciuchcią przejechać. Ale nie chcę, bo się boję, że to będzie już koniec całego questa, a ja mam jeszcze przecież te do zrobienia. Sklepy ogarnąć muszę. Całkiem sporo rzeczy muszę ogarnąć tak naprawdę. Oj, cukier? Muszę jeszcze kupić sobie coś tam. Sparky Fabric. Dostałem materiał. A to jest do jakiegoś ciuchu nowego? Costume Patterns. Tak, mam 2 ciuchy mogę złożyć jeszcze. O kurczę, ale jak je złożę, to będzie totalne śtosiwo. Mogę stąd wyjść jakoś? Czy nie? Czy to jest takie, o, po prostu sobie możesz przejechać? A nie, 2 skrzynki były. Kurczę, bogactwo. 20 piece of candy. I więcej nic nie ma, czyli tutaj mogłem sobie tak po prostu stanąć i byłoby getara. Ale ciebie znalazłem, przy okazji. Wygląda jakby się dało przejść, ale jakoś tak nie potrafię. Czy jedyną opcją teraz mi zostanie? Chyba, że tutaj mam. A nie, tutaj tam piłem, przed stąd przychodziłem. Jedyną opcją, która mi zostanie, a tutaj mogę jakoś wejść gdzieś, tylko muszę mieć tą czwórkę. Bo tutaj są te oczy, nie? I te oczy oznaczają, że jest to jakieś przejście, ale chyba jednak nie. Tak to nie działa za bardzo. Dobra, do ciuchci jedziemy stąd. Siadamy. Akurat 3 wagony były. Wiedziałeś, że będą, będzie nas aż 3. O, ziomek nas przywitał. Co mi dasz? Quest complete. Dostałem linę. Co mi daje ta linę? To jest jakoś... A to jest od tego. A jak to złożyć? Nie mogę. Mam coś dla ciebie? Nie, nie mam jeszcze. Kurczę, najgorzej. Dobra, zapiszę sobie. Jakby mi się geografia chciała znowu wywalić. I teraz pytanie, gdzie mam iść, bo mam jeszcze sporo sklepów do ogarnięcia. Zrobiłem tylko w zasadzie połowę? Zrobiłem sklepów 4 na 12, no to jest, nawet nie jest połowa, to jest 1/3. O, ale kiepsko. Może ten chłop mi powie, co mam zrobić teraz. Ustępuję quest od niego jakoś. Dodatkowego. Ja cię kręcę, ile questów mam. O, siema, panie Dynia. Miód mi dał. A nie, to pomarańczowa farba, przepraszam. Wszystko ogarnięte. Dobra, ale ten ziomek coś ode mnie chce. On ma jakieś questy dla mnie. Co ty chcesz ode mnie? Z tobą gadałem. Nie, bo znowu będę wśród tej jabłka zbierać. Zapomniałem, że nie mogę kliknąć. 46, a bo po rekord lecę. Wcześniej miałem rekord 46, udało mi się wyciągnąć. Bo mogę sobie bawić w rekordy teraz. I nie wiem, czy mi to coś daje totalnie. To jest bardzo proste, wiecie? To jest tylko jabłka zbierać. Zielone są warte 3, więc bardziej się je opłaca zbierać. Czerwone są warte 1. To jest tak easy, że szok. Oj, na przykład teraz porzuciłem czerwonego, bo po co mi, jak miałem 2 zielone. Oj, znowu już teraz po zielonego poszedłem zamiast po czerwonego najpierw. Dałoby się pewnie dużo wyciągnąć z tego. 48? Piękny wynik, powiem szczerze. Dobra, mamy tutaj... Ty nie chcesz ze mną gadać. A wiecie, przesunęliście. Teraz mogę iść na górę, okej. Okay. Wow, ale ciemno się zrobiło nagle. I ciuchcia podjechała. A ja tu byłem przecież. O nie! Goblin. Nie wiem, czym oni są. To są jakieś sporki, które mnie biją cały czas. Sporki bijące, proszę przestać mnie bić. O nie, to ninja! Co oni chcą? Oni będą się ze mną bili? Nie, oni dają mi questa. O kurde, panowie. Co wy mi za questa dajcie? Dostałem 1000 questów mam do zrobienia. Muszę jakiś cynamon ogarnąć dla niego. Creepy cynamon. Muszę znaleźć coś tam. 12 domów ogarnąć, dzieciaki poszukać. Ja ci kręcę, ile rzeczy mam do ogarnięcia w jednej kurczy grze. Nie przesadzacie trochę, panowie? Ileż można, jeszcze balony przebiłem. Tu będziemy mieli jeszcze pewnie jeden sklepik, coś czuję? A nie, jest jeden tylko. Myślę, że będą 2 tak z tej prawej strony jednak. A to takie, no pusto. Pan policjant tego sklepu pilnuje, klientów grzecznie obsługuje. Kurczę, chcę zaatakować go, żeby miał mniej życia, ale tak jakoś biega za mną. No nie, no wypadłem, faktycznie. Nie chciałem tu wypaść. O, to przy okazji coś znalazłem, chciałem najpierw z tamtym ziomkiem powalczyć, przydałoby się. Tak troszeczkę, lipa. Lipa totalna. Czy z powrotem na górę lecieć? Czy już mam dla ciebie questa? No nie do mnie chcę. Ja nie czytam tego, co nie do mnie chcą, to jest ten problem największy. No i padłem na niego, no nie da się w to grać, no. Przez przypadek spadłem, znaczy tak myślałem, że spadnę, ale i tak przypadkiem to było. I jeszcze kurczę na niego wpadłem. Kiedy chciałem go zaatakować, to na niego wpadłem. Kto ma najmniej życia? Ten pierwszy. No chyba pierwszy zginie jako pierwszy, no cóż, no jak jest pierwszy, to ginie pierwszy. 77 damage, a ty bijesz ile? 45, mało, no ale ty już go dobijesz. Cyk, no ile? Oczywiście szybka walka, teraz ubijemy tego Warlocka. O Jezu, z Warlockiem walczymy, co za chłop. Magią we mnie napierdziela. Minus 300, rowerzysta. Minus 500. Oj, się otruje podam, prawdopodobnie. Cyk. Ej, pięknie, ładnie, wszystko. Cała siema. Cyk, chłopca atakuje nie tego, co trzeba, nie wiem po co. O, mogłem go mocą uderzyć, to bo on zginął od razu, tak? To będzie chyba jeszcze raz, będziemy musieli się z tym bić. No, 100%, on się nie otruje tak szybko. No ja się kręcę, jestem głupi. Głupi jak buty. No czemu ty ją bijesz? Ona zginie teraz. O, przeżyła jakimś cudem. Okej, okay, no problem. Tak czy inaczej szybciej by zginęli, tak naprawdę. Bo mieliby mniej życia, jakbym ich uderzył, ale nie, po co? Przecież musiałem w nich wpaść.
Właśnie, ta laska ma też 6. Ten? 6 level? Tak, bo to nas wszystkich level jest. Okej. Okay. Trzeba większą torbę, to będę miał więcej damage'a. Mam attack power tutaj, na spokojnie. Idziemy pod AP. Dobra, gdzie jestem? Się troszeczkę zgubiłem. Stąd spadłem wtedy. Dobra, tu pamiętam, że spadłem. O, to ja z nim nie chciałem walczyć, może to inny. Smutne jest to podczas całej tej walki, że chłop ma, jak widać, 300 HP i 7 level. Ja mam 6 zaledwie. Potrójmy tego silniejszego. Może być bardziej problematyczne później. Jeszcze nie trafiłem, kurczę, z atakiem. Oj, znowu nie trafiłem! Ja mam ciekawiąca, jestem przygłupi. No niestety, 200 dm życia. Oj, tu wystracę. I cyk. I kolejne 40. 55, ale ty mocno bijesz. A, bo ja miałem level upa przecież, no nie. Przecież, oj, macie, a ty jesteś głupi jak but. Dobra, i teraz powinien stracić tak pół życia. 122, ładnie, jeszcze się podpalił, więc powinien teraz spłonąć, nawet jakbym się wyleczył, nie? To on powinien zginąć. Zależy, ile tyle cienie teraz bije. Po tym level upo. Apie, dupie. A co za różnica. 2 z 3 hornsów znalazłem. A, czyli ja muszę ich pobić, żeby dostać hornsy, czyli te rogi, które noszą na czole. Ja je widziałem. Serio, myślałem, że to będzie zwykła walka. Znaczy, że to będzie zwykły człowiek. Dobra, trzeba znaleźć kolejnego tego z rogiem na czole. Jak go porobię, to będzie łatwo. O, balony kolejne. Znowu ninja. Jaki duży w ogóle jest ten sklep. A wiecie co, ja bym chętnie sobie znalazł już. O, ciucia. O, dzieciak tu siedzi. Ha, XD. Ja cię kręcę, nie zauważyłem się przez przypadek, czy klikłem spacją. O, jestem, chłop z rogiem na czole. Nareszcie, dobra, czyli będziemy mieli całego questa? No, będziemy mieli spokojnie swojego questa. Jestem ciekawa, od kogo brałem tego questa, bo to też nie mam pojęcia, kto chciał go. Ale powinno mi się odznaczyć coś. Czemu masz 300 damage'a? Jesteś zwykłym lamucem, masz 300 damage'a. Ten powinien zginąć, zanim w ogóle dojdzie do ich rundy. Więc nie powinienem się martwić o to, że ktoś go wyleczy. No pewnie, że tak, no jasne, znaczy. Łatwiej od kagieręczka. Oni już mi za dużo nie robią tak naprawdę. A to jest pierwszy quest, to jest mój main quest, kurczę, do zrobienia. I muszę dać to, wrócić to do Derek and Pablo. A gdzie był Derek and Pablo? Ja nie wiem, jak to się nazywa, w ogóle to, dlaczego tego się nie da złożyć? Przecież ja znalazłem te wszystkie 3 rzeczy i powinienem mieć już to złożone. Troszeczkę bez sensu, chyba że muszę najpierw na przykład zrobić coś takiego, że nie wiem, wyłączyć ten. Mil, range. Mil. 2 mile i 2 range mam. Range nie mieć. Wydaje mi się, że chyba 3 postaci tylko będziemy mogli mieć tutaj w tej gierce. Choć inaczej to jest dużo, nie? Dobra, ja bym chciał wiedzieć co najbardziej. Teraz znaleźć moment zapisu. Wiem, gdzie on jest najbliżej. Nie wiem, czy jest gdzieś jeszcze bliżej. Dobra, nie pa... Nie, u góry był. Tak czy inaczej, kończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym. Trzymajmy się.